Rok 1170. O, Mongołowie niedługo. Ciekawe, czy namieszają. I wracamy do naszej rozgrywki, czyli wojna domowa w Danii. Mamy nową królową Litwy, Radosławę. Chyba dobre relacje z nią nawet mamy, czyli spoko. Wnuczka Wicława Wilka. Okej. Czyli jedziemy dalej i teraz tak, właśnie... Aha, najpierw na polowanie, potem wojna. Nowa frakcja utworzona przeciwko nam we Włodzimierzu. Prawosławni Rusini będą się buntować. Czekamy tutaj na nawrócenia, zobaczymy jakie będą efekty, bo moi sale też powinni technicznie zacząć nawracać w tej chwili. Okej, czyli szukamy zwierzyny. To bierze tutaj udział jeszcze? Książę Piskla, gigant z Kujaw. A, to wasal mojego wasala. Czyli tu wasale Jaromara przybyli także. Okej, czyli to będzie z sokołami polowanie, dobra. Na kaczki. O, udało się. Nasz sokół naszego cesarza coś tam upolował. Nasz władca nie ma ogólnie doświadczenia jako sokolnik. O, dobra. I czas na kaczki w tej chwili. Zobaczmy, czy uda się je upolować. A, chyba się udało. A, udało się polowanie. Redukcja stresu, świetnie. Troszkę doświadczenia jako sokolnik. Lew Baranowa. A, to też wyróżniony rycerz mojego brata, króla Nadwiśla. I zdobywamy także pióro kaczki. Okej. Dobra. Szybkie polowanie i wracamy. Okej. Szlak orszaku cesarskiego jest przebiega rzut kamieniem od Sztutowa. I nasz mistrz karawany tutaj Kalinikos wpatruje się w coś na ziemi. Ścieżka mrówek. Idziemy dalej. O, nasz władca dobrze poprowadził naszą drużynę. Jakość posiłków na dworze Nurhaczy. Tak, to jest bardzo dobra sugestia. Za chwilę to zrobimy, jak tylko wrócimy do Arkony. Nowe świątynie tworzone, okej. Nasza córka, kapłanka, robi dobrą robotę i wracamy do Arkony. I tak, to jest dobra sugestia, nasz władca jest żarłoczny. Bardzo ceni sobie jedzenie, dziwię się, że nie ma nadwagi. Ale tak, nasz dwór, naszemu władcy nie zależy na tym, żeby nasz dwór był jakoś pełen przepychu, ale lepsze potrawy, bardziej smaczne potrawy. Na bank. O, mamy jedzenie bez smaku. To się nie godzi. O nie, jako Słowianie, którzy lubują się w ucztach pełnych przepychu. Okej, awansujmy to przynajmniej na skromne posiłki. Czyli nie będzie tu żadnych egzotycznych przypraw. Wszystko bez smaku, ale przynajmniej porcje będą odrobinę większe. Bo nie mogę... O, a nie, chwila, ja mogę... Okej, mogę od razu... moglibyśmy od razu podskoczyć. Weźmy to, bo to jest bardzo duży koszt. To będzie bardzo duży procent naszego budżetu. tak naprawdę, ale weźmy wykwintne posiłki. Czyli wielu kucharzy, będzie cała flota kucharzy. Będzie przygotowywała tutaj ciągłe dostawy smacznych posiłków. Okej, dawaj. Okej, która ma miejsce? 25. Okej, z 30, czyli to nie jest rewelacyjne. Jak na cesarza. Jesteśmy pod jakimś maharadżą i nad sułtanem Darfuru. Okej, to trochę słabo.
Czyli miejmy nadzieję, że dzięki temu troszkę podskoczymy. Tak, ale to jest kosztowne. Dość kosztowne. Okej, teraz tak. Wiecie co? Szybka wojna o Kijów chyba. Tak mi się wydaje. Tak, bo to jest święte miejsce naszej religii, które jest w rękach tych przeklętych katolików w tej chwili. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zdobyć. Tak, to powinno być banalne wręcz. Tam jest nasz władca. Wyślę tam tylko nasze elitarne siły, tylko cesarską drużynę samą. To powinno w zupełności wystarczyć. I także rycerzy kołowrotu. Tutaj zwołamy, zdobyć, odzyskać Kijów, święte miejsce, wielka świątynia Słowian. I przekażemy to naszemu papieżowi być może. Uśmiechnięty Polak, dzięki za przedłużenie słowa, 8 miesięcy. Wielkie dzięki. Dwa lata temu ktoś chciał zrobić szybką wojnę o Kijów i kiepsko poszło. Ale nam pójdzie lepiej. Okej, dawaj. Święta wojna. Hrabstwo. Okej, automatycznie teraz odbierzemy tytuł, czyli to nie będzie nawrócenie. On technicznie mógłby się poddać i nawrócić na naszą religię, stając się wasalem, ale zobaczymy. Dobra, wojna. Czyli zaczynamy od tego i powołajmy tylko... Okej, tak, tylko naszą drużynę i zakon. Jest wynajęty przez króla Danii. To powinno wystarczyć. Kto dowodzi? Lambert Sandomierzanin Skarbek. Okej. Który jest naszym... Jest naszym wyróżnionym rycerzem? Nie. Okej, po prostu dowódcą. Jest utalentowany. Ale jest katolikiem. To się nigdy... Okej, musi się nawrócić. Inaczej nie będzie dowodził. Odmówił. Wiecie co? Wykopujemy go z dworu. To był dobry dowódca, ale był katolikiem. Dlatego też nie będzie dowodził naszą armią na bank. Okej, Branimir Gniewosz w takim razie, który był naszym wybrańcem Peruna. Tak, on zdobył doświadczenie podczas walki z Niemcami ostatnio. Czyli on może dowodzić, ale czy się nawrócisz na ulepszoną wersję nowosłowiańską? Okej, tracimy medyka, dość istotne stanowisko. Okej, zgodził się Branimir. Przeszedł na naszą nową religię. Czy mamy jakiegoś dobrego medyka? Nie, poszukajmy nowego. To jest istotne stanowisko. Król Bodivoj nie może dalej integrować tytułu. Bo zintegrowaliśmy. Okej, ziemię do Jure Przymorza. Dania została przyłączona. Okej. Świetnie. Co nasz dyplomata powinien robić teraz? Czy chcemy integrować Nadwiśle, powiedzmy? Moglibyśmy też Białą Ruś. Czy jakieś inne zadanie dla naszego dyplomaty? Na razie niech poprawia relacje wewnętrzne. Nie będziemy tego na siłę chyba robić. Okej, medyk. Kogo my tu mamy? Joab jest najlepszy. Muzułmanin, ale nawrócimy go. Jest najlepszy, nasz władca zna się na rzeczy. Czyli weźmy najbardziej kompetentnego medyka. Ale się kurde nawróć, chłopie. Okej, nie ma gwarancji. Okej, nawrócił się. Gdyby się nie nawrócił, to bym go wykopał. I tak, ja być może poza anteną, bo nie chcę robić tego teraz. Tak, myślałem, że cały nasz dwór automatycznie się nawróci, ale najwyraźniej nie. Okej, Joab będzie także dobrym antykwariuszem, czyli dajmy mu też to stanowisko. I a propos, czy chcielibyśmy jakieś inne stanowisko? Bo to jest wszystko kosztowne, oczywiście. Chyba nie potrzebujemy nic, nie ma tu nic religijnego, że tak powiem.
Czyli może być. Dobra, nasza elitarna siła pod. Nasza elitarna armia pod przywództwem Branimira Gniewosza. Wybrańca Peruna gotowa. Zgniećmy tych katolików i odbierzmy Kijów. O! O, podkowy, podkowy, okej. Okay. Czyli tu po drodze w Czernichowie podkuwamy konie naszej jazdy i będziemy szybciej się poruszać. Doskonale. To jest plus tego, że mamy tutaj uczonego władcę, szybciej rozwijamy tę technologię. Czyli to były podkowy. Tak, 10% szybsze poruszanie się armii. I co my tu mamy? Okej. Okay. Żołnierze rodowi. Regimenty zbrojnych większe i plus jeden. To byłoby super, ale kosztowne. Ale tak, pozycja cesarza byłaby wzmocniona strasznie. Albo... Okej, nie astrolabium, jakoś inaczej to trzeba przetłumaczyć. Ale wiadomo, to co widać na ekranie, to ułatwia nawigację. Prędkość marynarki byłaby jeszcze szybsza. Może weźmy najpierw to, bo żeby wprowadzić to, będziemy potrzebowali chyba większych dochodów. Wow, tylko 4 lata, wow, nasz władca może dokonać tu skoku technologicznego. Czyli w technologiach wczesno-średniowiecznych tylko te dwie zostały, a potem idziemy w wysokie średniowiecze. Okej. Okay. Jaka była dla mnie najlepsza seria z CK3 pod względem przyjemności z gry? Chyba Wikingami. Chyba ta Wikingami. Dobra, bitwa pod Kijowem. Okej, powinniśmy ich tu... tak, to okej, tu... Wycięliśmy ich w pień. Straciliśmy 9 ludzi. Ciężka jazda ich rozjechała, ciężka piechota dobiła. Okej, jakiś tu kontratak, który powinien być z łatwością odparty. Tak. Dobra, czyli to jest tylko kwestia tego oblężenia. Mamy tutaj potężne machiny, mangonele oczywiście. Czyli powinno być ok. Krystyna, nasza żona. Ekspertyza architekturalna. Świetnie. Sextans, a. A, dobra robota naszego skarbnika. Poprawa administracji, świetnie. Radosława osiąga pełnoletność, nasza córka, która ma poślubić... już, tak, za chwilę poślubi króla Spoleto Ajo. Tak, okej, czyli niech weźmie ten ślub. I dzięki temu, tak, mamy tego sojusznika na południu. Dość potężne, bogate królestwo, choć niewielkie, ale dość dobre. Poza tym, jakie mamy sojusze, to jest jedyny zewnętrzny sojusznik, którego mamy na tym etapie. Czyli królowa Radosława. A, tylko ja podbiję tylko tą jedną prowincję. No ale dobra. Okej, na czym się skupić teraz? Czy idziemy też w medycynę? Czy może w coś innego? W każdym razie tu mam tylko jedną opcję do wyboru, czyli studia anatomiczne. Tańsi medycy, którzy będą skuteczniejsi. To jest dobre pytanie. Czy teraz iść w to, czy w coś innego? Mamy uczonego i teologa. Nie wiem, czy... Okej, wojna wygrana? Co byśmy chcieli pójść? Żarłoczny, nieśmiały, czyli dyplomacja raczej odpada. Nie jest też jakoś podstępny. Kurde, może coś wojskowego w sumie. Dla... Już nie pamiętam, kiedy rozwijaliśmy drzewko wojskowe. Tak, żeby skuteczniej mieczem wprowadzać naszą zreformowaną religię. Będzie reforma religii? Już była. Już była. Dobre pytanie. Może warto przyłączyć fokus na coś innego, albo gospodarka nawet. Tak, bo to chyba to nie pasuje charakterem do naszego władcy. Intrygi też nie pasują. Obżera się, więc nie idzie w zdrowie. Dobry argument, Bartek Wadek. Pójdziemy w...
Pójdziemy może w autorytet nawet. Utrzymać władzę, bronić się, to nam pomoże w obronie przed Niemcami i w tym czasie będziemy mogli inne ziemie chrześcijańskie podbijać. Weźmy autorytet. Wydaje mi się, że to dobrze pasuje. Tak, autorytet cesarski, żeby tą nową religię zaprowadzić zarówno na naszych ziemiach, jak i na ziemiach, które będziemy podbijać. Teolog skończony, czy jeszcze jeden perk? Skończony teolog. Mamy perka. Okej. Okay. Święte miejsce odzyskane. Świątynia w Kijowie odzyskana. Tylko teraz tak, nie wiem, czy robić... Czy dawać już teraz papieżowi Kijów. Bo on będzie podbity chyba natychmiast przez kogoś innego. Nie wiem... Okej, okay, wiecie co? Dobra, dajmy mu Kijów. Dajmy mu ten Kijów i zobaczymy, czy będziemy mogli zawrzeć z nim sojusz. Sobie. Tak, będzie niezależny oczywiście. Zróbmy to. Czyli Wysoka Rada Zreformowanych Słowian. Czy mogę zawrzeć z nim sojusz? A, muszę mieć perka chyba, żeby zawrzeć sojusz bez mariażu, cholera. To jest troszkę bez sensu. No zobaczymy. Jeżeli zostanie pokonany, to odzyskamy i raz jeszcze to zrobimy. Teraz tak, kolejne dobre pytanie. Mamy to raz w życiu użycie casus belli o podbój królestwa. Pytanie, o które królestwo byśmy chcieli walczyć. Mamy też dworskie wydarzenie, zobaczmy. A, córka sobie rysuje. Niech sobie rysuje. O, i inspiracja jakaś. Urna. Okej, okay, czemu nie? Czemu nie? Zasponsorujmy go. Może to będzie coś religijnego? Inspiracja... Nie jest potrzebna. O! Nasza konkubina jest w ciąży. Okej, może być drugi syn. Zobaczymy. Teraz tak, zastanówmy się, co byłoby najlepszym celem dla naszego casus belli. O królestwo. O, może to! Może to Sapmi, bo kontrolujemy już część tego Sapmi technicznie. Bo jak działa to casus belli? Czyli raz w życiu możemy zawalczyć świętą wojnę, wypowiedzieć o całe królestwo. Tylko tak, żeby to miało największy efekt, to musimy zaatakować państwo, które kontroluje większość tego królestwa. Czyli ta wojna dałaby nam to, co w połączeniu z tymi ziemiami, które mamy tutaj, wyglądałoby chyba całkiem spoko. Bo gdybym zawalczył o Finlandię tutaj, to jedna prowincja, Nowogród jedna prowincja, Szwecja kilka prowincji. Tak samo nie warto tego wykorzystywać chyba na podbój Szwecji, bo nie podbijemy całej Szwecji de jure, tylko to. Tylko tą część Szwecji. Czyli idealnie chcemy wziąć na cel duże królestwo. A Mołdawia też miałaby sens, tylko tu problem jest taki, że ma jedną prowincję czerwieni, ma kilka prowincji Rusi. To jest dobre pytanie. Kurde, a okej, okay, dobra. Decyzja. Nasz władca jest bardzo, bardzo religijny. Czyli tego naszego papieża wzmocnimy dość, kurde, potężnie. A okej, okay, Mołdawia. Mołdawia. To będzie bardziej ryzykowne, ale przekażemy naszemu papieżowi tytuł króla Mołdawii. Czyli będzie kontrolował nie tylko Kijów, ale też ziemię de jure Mołdawii. Tylko tak, ten Kijów nie będzie bezpośrednio w jego granicach, co będzie troszkę upierdliwe. Ale chyba tak zrobimy. Chyba, okej, okay, chyba Mołdawia. To Sapmi też wyglądało ciekawie. Ale wydaje mi się, że Mołdawia, bo to ma największy sens z punktu widzenia obecnej sytuacji, bo inaczej wysoki kapłan Budiwuj zostanie pokonany. A tak zbudujemy sobie tutaj potężny bufor i kto wie, być może on sam będzie prowadził wojnę i nawracał tu te ludy stepowe, albo na Bałkanach.
Czyli chyba tak zrobimy. Mogę zwasalizować naszego papieża po nadaniu mu ziemi? Mogę. O, mogę! Okej, czy chcę, żeby był moim... Okej, może być moim wasalem. Czy chcę, żeby był moim wasalem? A, tak, bo jest słaby, ma tylko jedną prowincję. Gdybym to zrobił potem, po przekazaniu mu tytułu królewskiego, to bym nie mógł tego zrobić. Mołdawia będzie mnie w wojny wciągała, to prawda. O kurde, dobre pytanie, czy robić z niego wasala? Chyba tak, nie? Bo będzie pod naszą opieką tak naprawdę, bo inaczej to on padnie. Tak, inaczej padnie. Dobra, zwasalizujmy go. Tak, musi być opieka cesarza. W sumie technicznie, historycznie też miało to miejsce. Papieże byli wasalami. Tak, cesarzy rzymskich, czy tam Karolingów i tak dalej, Franków. Czyli to ma sens, to jest nawet podobna sytuacja w sumie. Tak, to jest troszkę podobna nawet sytuacja. Na dworzu burza jakaś, czyli może być wyłączyć prąd i zerwać stream, od razu mówię. Okej, chyba zamknę też okno, bo będzie straszny hałas. Jakaś ulewa się zaczyna powoli. Dobra, chwila, ja zamknę okno, bo będzie walił deszcz w blachy. Okej, okno jest zamknięte i tak jest hałas. Nie wiem, czy to jest jakiś grat, czy co, ale dobra. Okej, czyli zróbmy z niego wasala. A, już wysłałem zaproszenie do tego, dobra. Otrzymujemy od kogoś tutaj poemat. Okej, przyjmijmy ten poemat. O, od Króla Wielkich Moraw, to ciekawe. I dobra, wysoki wołch. Złożył nam hołd. Dyskusja na temat taktyki z królem Jindrichem, naszym bratem, królem Czerwieni. Jedyne co robimy z opancerzoną konnicą, to szarżujemy bezpośrednio na wroga w prostej linii. Czy nie czas na to, aby użyć innej taktyki? Nasz władca jakoś nie zna się na rzeczy, ale jest na tyle chyba inteligentny, że przyjmiemy tą sugestię, byśmy opcję numer 3. Okej, dobra, czyli on jest naszym wasalem, to nawet ciekawe. Czyli, okej, jaki teraz będzie plan? Chyba wywalczenie większego terytorium dla tego naszego papieża. I on by mógł zabezpieczyć tą południową flankę. Moglibyśmy też to Sapmi zaatakować, ale... To poczeka. To poczeka. Tak naprawdę możemy tak na bardzo szybko dokonywać ekspansji. Zobaczmy też, jak tam sytuacja w Rzeszy. Prowadzi dwie wojny. Zobaczmy. O kurde, może wojna o Sorbię. Tylko jeżeli podbijemy Sorbię, to będziemy w ciągłym konflikcie z Rzeszą. Jeżeli odzyskamy Sorbię, bo Sorbia weszła de jure do terenów Rzeszy. Okej, czyli chcą obalić cesarza Sebastiana i Sebastian wygrywa. Kolejna wojna, święta wojna o Królestwo Leonu. A, czyli tutaj po stronie sojuszników iberyjskich walczy. Okej, ciekawa sytuacja. Ciekawa sytuacja, dużo do wyboru. Chyba nie chcę tutaj ryzykować na razie. Czyli wydaje mi się, że wojna z Mołdawią o odebranie terenów Rusi i przekazanie tego papieżowi w tej chwili. To jest chyba najlepsza opcja. To moglibyśmy w drugiej wojnie błyskawicznie podbić. W sumie może zaczniemy od tego. To będzie bardzo szybka wojna. I święta wojna o to hrabstwo.
tylko drużyna wystarczy, czyli to będzie taki banalny, szybki podbój. Branimir Gniewosz dowodzi. Zdobądźmy wielkie Morawy, żeby Niemcy ich nie wchłonęli znowu. Nie wiem, no to raczej tak, z Przymorza chcemy robić bałtyckie imperium. Tak, ja coraz bardziej się posuwam w tych kierunkach, nie wiem, czy to jest wskazane. Moglibyśmy teoretycznie, ale... Podbój Mołdawii może ustawić nas na kurs kolizyjny z Bizancją, to też prawda. Chyba wrócimy do regionu Bałtyku, bo tak mi się wydaje. Bo jeden jakiś gorszy władca pechowy i frakcja niepodległościowa, wszystko to, co tutaj byśmy podbili, może oderwać. Bo to nie są ziemie de jure, oczywiście. Lepszej jakości materiały na tą urnę. Okej, okay, dobra, zapłaćmy. Bratanek zabity w boju. O kurde, to był chyba następca... to był następca tronu... nad Wiśle. O, jeden się nie mylę. W bitwie pod Kielcami poległ? Okej, kto jest następcą... Hrabia Jaromar II ze Świebodzina, okej. Czyli to jest jego wnuk. Okej, to ciekawe, tak, to był następca... tronu nad Wiśle. Z papieża zrobić króla Rutenii, tak, i wtedy skupić się na Bałtyku. To jest mój plan chyba. Wydaje mi się, że to jest mój plan. Okej, czyli duży ruch na naszym cesarskim dworze i niektóre rzeczy się zużywają. Czas na renowację być może. Okej. Tak, pognajmy troszkę tych służb, żeby szybciej to wszystko ponaprawiali. Żona może nam delikatnie pomóc? To może nie. To może popsuć jakoś tego artefaktu. Okej, awansujemy. To chyba za zasługa tych naszych potraw. I oczywiście każdy poziom splendoru dworu zapewnia także bonusy. Okej, jesteśmy dość wysoko. Większe szanse na uwięzienie i więcej renomy dynastycznej. To są całkiem dobre bonusy. Na 10 poziomie będziemy mieli wielkość regimentów zbrojnych plus 1. I miejsce 20 w tej chwili. Na pierwszym miejscu Bizancją, na drugim... Aragonia muzułmańska, a na trzecim Maharadża jakiś, okej. Okay. Hrabia Świętopełk, palownik z Wielunia. Twierdzi, że znalazł jakieś informacje, według których linia rodowa naszego władcy, tak, są tu jakieś wątpliwości. W zamian za przysługę chcę nam przekazać ten sekret. Okej, dobra. To nie jest wasal mojego wasala, to jest wasal mojego wasala, czyli on chyba nie będzie mógł użyć przeciwko mnie tego słabego haka. Poznajmy prawdę. Niejaki Jacenty... To nawet ciekawe. Czyli nasz brat uwiódł ją i ona urodziła syna. Tego tutaj Jacentego. Ona jest z estońskiej odnogi naszego rodu. Przychodzi na świat syn. Mamy... Nasza konkubina i kochanka Salomea urodziła nam syna Węczesława. Okej. Zobaczmy tego syna.
Syn konkubiny. W sumie konkubinę też nawróćmy. O, nie mogę. Bo już raz ją nawróciliśmy. Dobra. Okej, czyli mamy nowego syna, co będzie być może argumentem za tym, żeby podbić to sapmi. W sumie, teraz. Bo jeżeli spojrzymy na sukcesję, to otrzyma pół cesarskiej domeny w Arkonii. Mamy... Tak, by the way, to mamy wojskowy dwór, a władcy skupionego na wojsku nie było od jego stworzenia. Nie zmieniałem raz tego dworu? A faktycznie mamy chyba... Moglibyśmy dyplomatyczny. Nie, ja to zostawię, bo... Tak, gdyby był cesarz dyplomata, to wtedy być może bym zmienił, ale... Mamy cesarza uczonego teologa. Ktoś nam oferuje konkubinę, nie? Jedna nam wystarczy? Znowu ktoś oferuje konkubinę. O, wiedźma królowa. Wiedźmi król Norwegii nam oferował konkubinę, ale nie. Zdobywamy artefakt. Tak i nie. Jakaś książka pod tytułem Tak i nie. A zobaczmy, to może być ciekawe. Czy nasz władca to przeczyta? Czy będzie to czytał? Tak i nie. Słynny artefakt, czyli dobry. Okej, księga ta jest rezultatem teologicznych i filozoficznych refleksji księcia Nikoli. To był książę Levedi? Z rodu Czerwieni Bachmutu? O cholera. Okej, co to jest? Księstwo Levedi. Ja nie mam pojęcia, gdzie to jest. A, okej. Tutaj, okej, to ma sens. Tak, niesłowiańska nazwa tego regionu, bo tam żadnych Słowian nie ma oczywiście. I co... Okej, dalej, co robi ten artefakt? Okej, czyli głębokie i dobrze artykułowane dyskusje na temat... O, limitacji jakichś i paradoksów katolickiej teologii. I... Okej, to jest teologiczne dzieło, czyli nasz władca będzie to czytał chyba. Tak mi się wydaje. Tylko pytanie, zamiast czego? Zamiast czytania na temat supernowej. Kurde. Ten interfejs... Chcemy dalej czytać... To. Okej. Dobra, czyli ta wojna... O, niewygrana jeszcze. Czy on ma większe terytorium? To jest w sumie. Walczymy z tym, okej. Okay. Myślałem, że to jest jedno prowincjowe, że to jest jedna prowincja tylko, okej. Okay. Dobra, być może wygrana bitwa nam wystarczy. W sumie, okej, okay, w sumie racja, w sumie to jest też dobra argumentacja. Nasz władca jest wrogiem katolików. To jest dość dobre dzieło, które tam wytyka jakieś niedobory tej religii, ale w sumie roleplay zniszczyć to. Spalić. Okej. Okay. Nie mogę, kurde, bo jest rzadki. Dobra, czytaj. Trzeba mieć, tak, na temat przeciwników też jakąś wiedzę. Okej, jeden z pomniejszych artefaktów się rozpadł. Mamy tu bitwę, w której miażdżymy kompletnie wroga. 91% warscora. Chyba nie muszę iść, kierować się na te stepy... tutaj. Bo będzie, tak, czas pracuje na naszą korzyść, tu nadchodzą ich kolejne posiłki, które zgnieciemy.
tą prowincję podbijemy, przekażemy naszemu kapłanowi. Czyli wydaje mi się, że wykorzystamy to nasze casus belli królewskie na wojnę z Sapmi, tak. Bo tu byśmy podbili tylko ten kawałek, to są dwa księstwa, czyli chyba nie warto. Okej, 90. Okej, muszę poczekać na aż natyka Wolfskoru po prostu. O, jakieś wojny domowe? O! Nowa innowacja wpadła. Stan rycerski. Zobaczmy, czyli to automatycznie wpadło. Tak, ta innowacja kulturowa sama organicznie tutaj od innej kultury do nas przywędrowała, czyli zobaczmy, jakie są tego efekty. Dzieci kończące edukację wojskową stają się rycerzami, zyskują cechę rycerz. Okej, więcej wasali, ogary chwały. Rycerze, 20% bardziej efektywni. O, nowy wyróżniony rycerz. To ciekawe. A, możemy nowego wyróżnionego rycerza utworzyć. To co by to miało być? O, moglibyśmy też kobietę dać nawet, no to jest naszą siostrę. To nawet ciekawe, tarczowniczkę dać. Dobra, dokończymy może tą wojnę najpierw, a potem... Tak, nowego wyróżnionego rycerza utworzymy. Inspiracja zrealizowana. Okej. Okay. Urna Gebarda. Doskonałej jakości urna. Wykonana z terakoty. I... okej, okay, przedstawia jakieś tańczące, wirujące ciała. Okej, okay, to jest całkiem niezłe. Nie ma tu aspektu religijnego. To jest dobry, tak, bardzo dobry przedmiot. Tylko nie wiem, czy będziemy to stawiać na naszym dworze. Zobaczmy. O, mamy kolejną inspirację, żeby tarczę zrobić. Wiecie co? Zasponsorujmy tą Wojsławę. Powiesimy zamiast jakiejś tu skóry, futra, być może. Teraz tak, co do urny, ona zajmuje chyba jedno z tych stanowisk. Co my tu mamy? Mamy kielich ranów. Redukcja tyranii, to jest użyteczne. Durendal! Miecz, który należał do Rolanda. To jest dość, kurde, dobry przedmiot. Mamy także kielich Demetria. Okej, okay, wywalam to, bo to jest dobry przedmiot technicznie, też fioletowy. A do tego mam wartość sentymentalną. Tak, to do tego mam odczucie sentymentalne. To jest ten kielich z czaszki sobowtóra Jaromara II. Chyba tutaj damy tą urnę. O, to już druga urna, którą mamy. Gdzie jest ta? Tak, tutaj daj tą urnę. Wiecie co? Okej, dobra. Walnijmy to. Zróbmy z siostry wyróżnionego rycerza. Tylko zobaczmy, czy ona się nadaje. Czyli jest wdową po tym Norwegu. Pracowita, arogancka, szczera, specjalistka od intryg, inteligentna, ale ma chorobę weneryczną i jest pijaczką. Okej, okay, pijactwo to nie jest grzech u Słowian. Tak, impreza musi być. Okej, okay, dobra, ubrała kolczugę i tunikę herbową. Ok, jak ją wybrać? Ok, czyli zobaczmy, co moglibyśmy zrobić z niej. Jakie ma cechy do wyboru? Dyscyplina. Mistrz uciech. Ok, mistrza uciech dajemy. tak, mistrza uciech dajemy. To pasuje. To, ok, to pasuje do naszej religii. I jest, tak, lubi sobie wypić. Idealnie się nadaje do tego nasza siostra. Tak, czyli co to będzie dawało? Rozwija tą cechę dobrego imprezowicza.
Organizuje też jakieś imprezy dla cesarza oraz następcy tronu co kilka lat, sprawiając, że jeszcze lepsze uczty i popijawy organizują. Lepsze szanse na przyjęcie zaproszenia na uczty i wielkie śluby. I więcej prestiżu za wygrane rycerzy w bitwie. Okej, to zostaje na pewno. Mistrz imprez. A pytanie co do drugiej cechy, bo mamy dwie. Czyli mamy tu dzielną. Lepsze bezpieczeństwo podczas podróży i wytrzymałość armii. Dyscyplina. Politykier. Okej, okay, pytanie czy politykier, czy coś wojskowego, bo chyba coś wojskowego, tak żeby ten wybrany rycerz, tak, też jakieś na polu bitwy prowadził działania, a nie tylko imprezy. Czyli tacy, okej, okay, dobry w obronie i organizuje imprezy, tylko jak to nazwać? Jaryło to nie był jakiś bóg słowiański imprez? Wiem, że w CK2 był festiwal Jaryło. Może coś tak... Nie wiem, jak to nazwać. Okej, okay, na razie okay, na razie to utworzę, potem zmienimy nazwę. Błazen Velesa? Dobra, utwórzmy to. Dobra, Vera, nowy tytuł. Tak, trzeba będzie zmienić nazwę. Naczynie Jaryło? Okej, okay, dobra, niech będzie Naczynie Jaryło. Dobra. Okej, okay, enter. I w sumie, idąc dalej tutaj roleplayem, niech ona stanie się naszym czyśnikiem. Może być? A, może być. I się nadaje nawet. Jest pierwsza proponowana jako czyśnik, czyli będzie nalewać cesarzowi posiłki, tak? Tak. I chronić przed otruciem, teoretycznie. Dobra, okej. Okay. Dobra, wróćmy do tej wojny, prawie wygrana. Stawiamy też kolejne budynki cały czas. I wojna wygrana. Ok, przekazujemy to natychmiast wysokiemu wołchłowi Budivojowi. Teraz tak, pytanie, czy mógłbym uzurpować tytuł księcia Kijowa? Nie, bo jeszcze dwie prowincje, okej. Okay. Dobra, jaki teraz będzie dalszy plan? Też musimy śledzić tutaj, tak muszę pamiętać o edukacji tego naszego synka. Dopiero się urodził oczywiście. Zwołajmy dwór. Okej, okay, nasz brat Jaromar. Okej, okay, ludzie w Nysie odmawiają płacenia podatków. Okej, okay, chcę, żeby sprawiedliwie rozsądzić ten problem. Staniemy po stronie naszego brata i przyjaciela chyba. Tak. Mój panie, niestety informuję ciebie, że sytuacja religijna na naszych ziemiach wymyka się spod kontroli. Próbowałem, żeby moi poddani... Kto to jest? Książę Przybigniew Wilk z Przymorza? To mój syn! A, czyli nie... Okej, ma problemy z nawróceniem. O, możemy automatycznie nawrócić stadę. A nie... A, chcę, żeby wysłać naszą kapłankę i nawracać tą prowincję. Nie,
dokończymy nawracanie tego, co nawracamy. O, przyłapaliśmy szpiega. Niejaką Simin. Beduinkę, muzułmankę. Która do Karaczewa na stepach Rusi wysyłała raporty. Chyba zetniemy jej głowę. Chyba tak. Dawaj. Okej, dobra. Szpieg zabity. I co teraz? Aha. Kolejna wojna domowa na Litwie. To ciekawe, bo okej, na Litwie byśmy technicznie chcieli odebrać wszystkich tych wasali tutaj. Tak, żeby to przyłączyć potem do Sapmi. Okej, tymczasem nasz cesarz spędza godziny z tą Wojsławą w zbrojowni, dyskutując na temat tej tarczy, którą mu wytwarza. O! Jakieś napięcie. Okej, czy nasz władca zdradzi żonę? Nasz władca jest nieśmiały, tak więc... odmówi. Tak, nie da się uwieść. Okej, mam też okupy. Dawaj. Dobra, jak tam sytuacja tutaj? A, przegrywa tą wojnę. Ale chyba nie ma sensu. Tak, on będzie obalony za chwilę. Tak, to chyba zbyt ryzykowne. Chyba będziemy chcieli skupić się na tym. Tylko zobaczmy, jakie są tutaj wojny. Okej, jest niepodległość, czyli... i obalenie. Ja poczekam chyba na rezultaty tych wojen i dopiero wtedy wypowiemy świętą wojnę. Tak mi się wydaje. Tutaj, okej, tu warto by było zaatakować kurde Mołdawię. Nie ma, okej. Król, mamy nowego króla, Mścisława III, nie ma żadnych sojuszy. Wydaje mi się, że zabezpieczenie ziem... przynajmniej Turów i Kijów dla naszego papieża. To chyba miałoby sens. I wtedy zignorujemy już ten kierunek południowy, chyba kompletnie skupimy się na czymś innym. O, chwila. To zostało chyba podbite. O kurde, okej, Budiwuj prowadzi dość intensywne podboje. Tego wcześniej nie mieliśmy, nie? A, tak, to wszystko podbił tutaj skubany. Chociaż nie, to nie, to mieliśmy, okej. A Biarmia? Biarmię moglibyśmy podbić. Tak, to moglibyśmy stosunkowo łatwo podbić. Jedna wojna, a podbić to może nawet warto? Tylko nie mamy komu tego dać, bo nasz syn małoletni jest za mały, żeby to przejąć. Ale tak, moglibyśmy za jednym zamachem to podbić. Teoretycznie. Na razie poczekamy. Kreatywny kierunek. Co nasz artefakt powinien robić? Ta tarcza. Większe straty dla nich, mniejsze dla nas. Zachęcać moich czempionów do wielkości albo obojętnie. A, czyli czy artefakt daje bonusy rycerzom, czy przynosi większe lub mniejsze straty? Chwila, to będzie tarcza osobista? Weźmy zachęcanie rycerzy. Przecież tam psy dupami szczekają. No to jest w dupie. Jeżeli spojrzymy na development. Tak, to jest za dupie. Ale Ruś tak samo. O, rana już całkiem ładnie. 37 developmentu. Więcej niż... no tyle co Paryż, powiedzmy. Trochę mniej. Powyżej średniej Rzeszy Niemieckiej, jeżeli chodzi o rozwój cywilizacyjny, czyli ten nasz wielki port kupiecki w Arkonie daje efekty. Zobaczmy, jak tam religię, czy coś zostało nawrócone. Nie, chyba, okej, nie wiem, czy coś przybyło tutaj.
trudno powiedzieć, kijów by wypadało też nawrócić. Okej, dobra, tymczasem mamy nowego perka. Pójdziemy w to drzewko. Tak, budzić troszkę terroru więcej, żeby tę religię szerzyć. Wyślij może szpiega do Mołdawii, żeby zdobyć informacje o wojsku? Chyba nie ma takiej potrzeby. Wydaje mi się, że z łatwością byśmy sobie poradzili. Okej, ta nasza Wojsława znowu chce sugestii jakichś na temat tej tarczy. Okej, nasz władca jest nieśmiały, czyli nie będzie dawał żadnych sugestii. A, zobaczmy tutaj. Z Radomiły mogę zrobić tarczowniczkę, to jest moja córka. Okej, poślubiła kapłana. Czy chce zrobić z tej córki tarczowniczkę? W sumie czemu nie? Niech stanie się tarczowniczką. Okej, ci sukcesorzy tutaj. Tarcza Imperium jest. Czempion Dziewanny nie ma. Szukajmy. Wybraniec Peruna nie ma. I naczynie Jaryło nie ma też odpowiedniego kandydata. Okej. Nasza córka jest tarczowniczką. Nie wiem, na ile to będzie użyteczne, ale dobra. Więzień w moim ciele. Okej, nasz. O, zniedołężniały się zrobił. Paskudnie. Ale ma już 61 lat. O kurde. Czyli to jest paskudna cecha. Tak, starość nie radość. Nasz władca fizycznie i mentalnie już niestety słabnie. Czyli będzie budził mniej terroru. Będzie miał paskudną karę do zdrowia, może szybciej umrzeć i będzie mniej kompetentny we wszystkim praktycznie. O kurde. Okej, nasz władca wraca tutaj po treningu z wojskiem i zauważa jakiś opuszczony zamek w oddali. Tam rozbijemy obóz. Okej, zbadajmy to miejsce, zbadajmy tę ruinę tego zamku. Czyli mroczne, ciemne ruiny. Czyli możemy bezpiecznie przeszukać górę tego zamku, albo zaryzykować i pójść na dół. Czy co, nasz władca jest już zniedołężniały, już nie będziemy... Tak, nie chcę takich przygód. Weźmy opcję numer 1. Mógłby stać się odważny, dzięki temu zyskać cechy odważny. Ale bierzemy opcję numer 1. To jest w sumie mała fortuna, tak naprawdę. To jest bardzo dużo złota. Okej, kolejny jakiś... A znowu ten Jędrzej! Kurde, on uwodzi na prawo i lewo skubany. O, niebezpieczna frakcja! O, to dlatego, że nasz władca jest niedołężniały. Zobaczmy. A, to norwescy katolicy. O kurde. Będziemy mieli rebelię w Norwegii. O kurde, okej. To ciekawe, okej, dobra, czyli bunty religijne, religijna wojna domowa może nas czekać. To nie powinno być jakoś strasznie niebezpieczne, ale sytuacja może się wymknąć spod kontroli. O, nie mamy niani. O, w sumie nasza konkubina i kochanka będzie dobrą nianią. Okej, może naszemu władcy może wiele lat już nie zostać i ma tego jeszcze jednego synka. A, czyli może by chciał podbić jakieś królestwo jednak stosunkowo szybko. Tak patrząc geograficznie, to Szwecja miałaby największy sens. Ale podbilibyśmy dosłownie tylko to. A
Nasz brat, król czerwieni Indrich, przybywa złożyć nam hołd z darami. Przyjmijmy go. I mamy 10 poziom splendoru dworu. Doskonałe. Mamy następcę czempiona Giovanny. A, kurde, znowu... Bez sensu, że nie mogę tu kliknąć. Zdenek. Radziej, dzięki za suba przez Twitch Prime. Witam na pokładzie, wielkie dzięki. Na większe podboje władca może nie mieć już czasu, tak. Ale chciałby być może wykorzystać tą casus belli. Ja nie ustawił, ale wychowania dzieci już nie. No, ale on ma dopiero 0 lat, mój syn, nie? O, okej, ta córka ma już 3. Nie wiem, ja zawsze czekam, aż mu się pojawi pierwsza cecha charakteru i dopiero potem wybieram edukację. To chyba jest optymalna strategia w tej grze, o ile się nie mylę. Okej, 2000 złota, pytanie. Kurde, reżyserowane, muszę zrobić... Okej, muszę zrobić tego emotikona reżyserowane. Akurat, kurde, godzina 20 i polsatowski, kurde, cliffhanger. Okej, tego się nie spodziewałem. Cesarz Jakusz umiera w wieku, kurde, 61 lat. Nagle. Szybko osłabł i szybko zmarł. Fuh. Dobra, cesarz Pribigniew. Niezbyt wysokiego wzrostu. Zasiądzie na tronie. Okej. O kurde. I inspiracja zrealizowana. Tego samego dnia... Wojsława przygotowała doskonałej jakości tarczy cesarza Pribigniewa. Czyli to już Pribigniew otrzyma. Okej, czyli mocne dębowe deski otoczone listwą z żeliwa. O, z kością słoniową. I wymalowanym wizerunkiem kołowrotu. O, to mi się nawet podoba. To nawet ciekawie wygląda. Zobaczmy ten przedmiot. Co on... Na ile jest dobry. To jest dworski z tego, co widzę. Czyli to... Czy to będzie tu? A, tak. Okej. Okay. Zobaczmy. Okej. Okay. Prestiż, renoma, splendor dworu. Okej. Okay. Czyli to jakoś mocno się nie różni. Mamy czaszkę przeklętego niedźwiedzia, która jest dobra. Co tu jeszcze wisi? Skóra czarnego dzika z Abelteifi. Okej, to nie jest zbyt dobre. To nie jest nic specjalnego, ta tarcza najwyraźniej. Okej, ale dobra. Niestety lwia część cesarskiej domeny trafiła do naszego brata. Ale to dobrze, bo będzie pewne utrudnienie. Przynajmniej. Znaczy to będzie dość paskudne utrudnienie. Patrzcie na dochody. Dochody naszego cesarza. Bardzo niskie. Okej, zobaczmy jego cechy charakteru na koniec. Ambitny. Okej, czyli będzie chciał wiele osiągnąć, tylko pytanie, czy będzie w stanie tego dokonać. Otrzymał już przydomek Wilk. Podstępny. Zawzięty. Szlachetny. Ale rzadko honorowy. Okej, ciekawa postać. Cierpliwy, spokojny, specjalista od intryg. Oprawca, lubi torturować innych. Okej, to może być ciekawa postać. Niskiego wzrostu, tak jak mówiłem. W porównaniu do... Zobaczmy żonę. A, okej, nie jest tak źle. Okej, dobra. Dobra, moi drodzy, okej, to tyle na dzisiaj. Godzina 21. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. On może mieć trudno, zwłaszcza, że stracił te 3 prowincje, które są bardzo rozwinięte. Czyli zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Dobra, tyle na dziś. Zapraszam jutro o 19 na RimWorld, a kolejny stream z CK3 w poniedziałek. Dobra.